łatwością i przyjemnością nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Moje kontakty z innymi są korzystne dla mnie i dla tych, z którymi je utrzymuję. Dla całego świata jestem jednym z wielu, lecz zawsze jest ktoś, dla kogo jestem całym światem. Jestem niewinny, bezpieczny i w porządku, gdy działam zgodnie z tym, co dla mnie najlepsze i najkorzystniejsze. Z łatwością i bez wysiłku przyjmuję do swego życia najkorzystniejsze rozwiązania. Dzięki temu wiedzie mi się lepiej i lepiej. Żyję tak, jak myślę, więc myślę i działam pozytywnie i optymistycznie. Moje życiowe siły płyną ku temu, co dla mnie najlepsze i co mnie pociąga. Przyciągam do siebie wszystko, co jest najlepsze i najprzyjemniejsze. Moje myśli warunkują moje życie, więc zawsze potrafię dokonywać słusznych i wartościowych wyborów. Wybieram te najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie i dla wszystkich innych. Gdy kocham, lubię i szanuję siebie, to cały świat odwzajemnia mi te uczucia. Sprawia mi przyjemność, gdy dbam o siebie i pozwalam sobie na wszystko, co jest mi miłe i przyjemne. Jest to korzystne, niewinne i bezpieczne dla mnie, gdy dbam o siebie i sprawiam sobie przyjemność. Z radością i przyjemnością obdarowuję innych pozytywnymi uczynkami, ponieważ jestem świadomy, że cokolwiek daję, wraca do mnie pomnożone wielokrotnie. Nigdy nie czynię drugiemu tego, co nie jest miłe. Zawsze i wszędzie jestem sobą. To niewinne, bezpieczne i w porządku, gdy jestem sobą. Wszystko, co najlepsze i najkorzystniejsze dla mnie, przychodzi w odpowiednim czasie. Zawsze potrafię wystarczająco wiele. To, co potrafię, jest właściwe i korzystne dla mnie i dla wszystkich innych. Pozytywne myślenie nie czyni zbędnym pozytywnego działania. Dlatego nie tylko myślę pozytywnie, ale i działam pozytywnie i optymistycznie. Jestem ogrodnikiem własnego umysłu, dlatego zasiewam tylko to, co jest miłe, dobre i bezpieczne w moim życiu, dla mnie oraz dla wszystkich innych. Kto sieje, ten zbiera plon. Kto daje, może brać. Kto daje to, co najlepsze, może brać od życia to, co najlepsze, nie troszcząc się o zazdrość innych. Jestem więc wolny od wszelkich negatywnych emocji. Potrafię je kontrolować i akceptuję siebie takiego, jakim jestem. Moje życie ma zawsze sens, ponieważ jestem stworzony dla szczęścia i radości. Jestem stworzony z miłości, więc tylko pozytywne i optymistyczne życie jest mi bliskie i radosne.
posiadam moc tworzenia i moc miłości. Moje życie wypełnione jest szczęściem, radością i satysfakcją. Jestem zawsze i wszędzie odpowiedzialny za siebie i za swoje wybory. Już teraz otwieram się na najpiękniejsze niespodzianki, jakie życie ma dla mnie już dziś. Z wielką łatwością dostrzegam piękno otaczającego świata. Kocham, lubię i szanuję siebie, więc z przyjemnością okazuję to samo innym ludziom. Mam zawsze wystarczająco wiele miłości w sobie, aby móc ją okazywać światu. Miłość we mnie jest piękna. Pozwalam miłości w sobie przejawiać się w najlepszy sposób. Zawsze jestem sobą i dlatego wszystko układa mi się znakomicie. Jestem i potrafię być zdyscyplinowany. Mam już teraz silną wolę i dlatego z łatwością uwalniam się od tego, co jest w życiu niepotrzebne. Moje zdecydowanie jest zawsze na miejscu i pozwala dokonywać mi słusznych wyborów. Zawsze i wszędzie spotyka mnie coś znacznie lepszego niż oczekuję. Życie zawsze daje mi coś znacznie lepszego niż ja sam oczekuję. Zawsze wiem, czego chcę. Zawsze i wszędzie sam wiem, czego chcę. To, co chcę, jest dla mnie korzystne, niewinne i bezpieczne. Jestem bezpieczny zawsze i wszędzie, ponieważ jestem szczęśliwy. Szczęście jest we mnie. Moje bezpieczeństwo jest pewne i naturalne. A wszystko inne, co temu zaprzecza, jest wbrew mojej naturze. Moja natura jest naturą człowieka sukcesu i radości, więc jestem szczęśliwym człowiekiem. Zawsze jest we mnie miejsce na optymistyczne i pozytywne myślenie, ponieważ jestem sobą. Zawsze i wszędzie potrafię wykorzystywać najlepsze dla siebie sytuacje i okoliczności. Najkorzystniejsze dla mnie sytuacje i okoliczności pojawiają się wówczas, gdy w pełni akceptuję siebie takim, jakim jestem. Akceptuję siebie takim, jakim jestem. Bez wysiłku i akceptuję również wszystkie swoje wzorce, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Jestem z każdą chwilą coraz bardziej świadomy otaczającej mnie rzeczywistości. Z łatwością dostrzegam piękno i szczęście otaczającego świata. Pozwalam życiu płynąć swobodnie i bez wysiłku. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Moje nastawienie jest zawsze pozytywne i optymistyczne.
Moje nastawienie jest nieuwarunkowane i żadne emocje nie mają na nie wpływu. Jestem zawsze i wszędzie pełen optymizmu. Jestem zawsze i wszędzie pełen radości. Jestem zawsze i wszędzie pełen szczęścia i miłości.